Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl. Witam Państwa w kolejną niedzielę w programie poświęconym savoir-vivre. Dzisiaj chciałbym Państwu przybliżyć tak bardzo już zapomnianą kulturę parasola, kulturę parasolki. Jakie, w jakim kolorze, jak je nosić, jak je trzymać nad kimś. I tak. Zauważmy, że parasole jako przyrządy do ochrony przed deszczem pojawiły się stosunkowo niedawno, gdzieś w XX wieku. Przedtem po prostu ci, którzy należeli do klasy średniej i wyżej, jak padał deszcz, to nie mogli, a ci, którzy byli z niższych warstw, nie zwracali uwagi na deszcz, jak musieli na tym deszczu pracować czy przemieszczać się. Parasolki pojawiły się w pewnym momencie, już nie wiem, XVIII-XIX wiek, chyba XIX, no tak jak majtki. Majtki pojawiły się pod koniec XIX wieku. I jak sama nazwa wskazuje, parasol, sol, słońce, przyrządy przeciwko słońcu. I chodziło o to, żeby twarze nie były opalone. I to nie była tylko kwestia mody, żeby cera była lawastrowa. Zabiegały o to kobiety, żeby cera twarzy była lawastrowa i cera dłoni była lawastrowa. Także na dłonie zakładano białe rękawiczki, twarze chroniono parasolami. I to miało znaczenie również społeczne, bo kobietę z klasy średniej i wyższej można było rozpoznać z odległości 100 metrów właśnie po tym, jaki miały kolor skóry, że nie były opalone i, no i po dłoniach, które nie były spracowane i też nie były opalone. W jednym z programów mówiłem o tym, że komuniści wyłapywali inteligencję i elity, oglądając ludziom dłonie, no bo taki ziemianin mógł się przebrać w robotnicze ubranie, ale dłonie go zdradzały. Musiał szybko i długo pracować fizycznie tymi dłońmi, żeby ukryć swoje pochodzenie. I podobnie było oczywiście i z twarzami, prawda, które jak były opalone, ogorzałe, to wiadomo było, że to są ludzie pracy. No, mężczyźni, kobiety nosiły też oczywiście kapelusze z szerokimi rundami. Mężczyźni nosili kapelusze do dziś w podręcznikach savoir-vivre. Europejskich znajdujemy takie zdanie, że kobiety z klasy średniej rozpoznajemy po tym, że noszą kapelusze. No i kiedy były parasole, te pierwsze, to pojawił się też już wtedy problem, jak je nosić. I oczywiście mogła nieść je służba, jeżeli była na spacerze, przechadzce czy towarzyszyła kobiecie. Reguła była taka, że kobiety nie chodziły same, prawda? Więc albo z mężem, albo z bratem, albo pod opieką służby. No ale jeżeli służba nie nosiła parasola, to jak nieść parasol, który wtedy był duży, prawda? I niesienie go w ten sposób, no nie było eleganckie i dzisiaj nie jest eleganckie. I kobiety miały dwie metody noszenia parasoli i do dzisiaj te metody są stosowane. Znaczy dzisiaj doszedł parasol składany. Parasol składany wkłada się do torebki i nie ma problemu. Natomiast jeżeli on nie jest składany, to te dwie metody. Pierwsza jest taka, ja jeszcze pamiętam, jeszcze pod koniec lat 90. w sprzedaży były takie parasole, które nie miały tego czegoś, tylko tutaj się kończyły, o tak w tym momencie. I przez tą końcówkę był przyciągnięty rzemyk, który był
dochodził aż do końca parasolki, bo to były damskie parasolki, i po prostu tą parasolkę nosiło się i powinno się nosić tak jak łuk, czyli przewieszało ją się przez plecy, a rzemyk przebiegał tu. Takie parasolki, takich parasolek już nie widuję i kobiet tak noszących parasolki nie widuję. One przy okazji są kolorowe, czyli też są pewną ozdobą. Druga metoda noszenia parasola, prowadziłem rozliczne badania, żeby dojść do tego, jak można jeszcze nosić parasol. Nigdzie w żadnej literaturze nie znalazłem opisu na ten temat. Natomiast wreszcie wpadłem na pomysł, znaczy może nie, wpadłem na pomysł, kiedy byłem w Muzeum Narodowym na jakiejś wielkiej wystawie, na której były obrazy ludzi, nie krajobrazów, nie martwa natura, tylko osób, i na tych obrazach zacząłem znajdować kobiety z parasolami. I tam się dowiedziałem, jak powinna kobieta nosić taki parasol. Prawda? Ona go powinna nosić w ten sposób, prawda? Czyli tutaj trzyma dłonią, tu parasol się opiera o ramię i on tak go niesie. I to jest najbardziej elegancki sposób noszenia przez kobietę dużego parasola. Natomiast mężczyźni, znaczy kobiety mogą nosić parasolki, muszą nosić, powinny nosić parasolki różnokolorowe. Natomiast to o tym za chwilę. Natomiast mężczyźni powinni mieć tylko czarne parasole i zauważmy, że ta zasada się utrzymuje, to znaczy nie widujemy raczej mężczyzn z parasolami w innym kolorze niż czarne, a jak ich widzimy z takim innym parasolem, no to podświadomie stwierdzamy, że niechlujnie wygląda i pożyczył parasol od żony. I parasol męski, no jest, ten jest tak zwany VIP-owski, bo są jeszcze zwykłe parasole VIP-owskie. Ten po rozwinięciu ma olbrzymią tą czaszę. Jest wykonany przez polską, najstarszą firmę. Nie zobaczą Państwo tego napisu, a może zobaczą parasol o nazwie Parasol. Mają drewnianą rączkę, no i nosi się je na lewym ramieniu zawieszone w ten sposób, czyli trzeba trzymać to ramię tak, żeby parasol nie dotykał podłoża. Oczywiście niektórzy, szczególnie starsi mężczyźni, mogą traktować parasol jak laskę i wtedy no, nie wyglądają na starszych panów z laską, tylko na panów, którzy idą z parasolem, ale to uchodzi tylko starszym panom. Zauważmy, że dzisiaj bardzo często starsi panowie i starsze panie chodzą z tymi kijkami do, już nie pamiętam jak to się nazywa, prawda? Taki sposób gimnastyki, sportu, chodzą z tymi kijkami, żeby nie chodzić z kulami. No i teraz parasole kobiece powinny kolorystycznie być dobrane idealnie do ubioru kobiety. No, w jednym z programów opowiadałem o takiej pani, która przyjeżdżała do Nałęczowa, kiedy tam organizowałem różne zloty, zjazdy. Przyjeżdżał ksiądz arcybiskup Jan Paweł Lęga, przyjeżdżali różni kapłani, zakonnicy, zakonnice, świeccy. I ta pani zaczęła też przyjeżdżać na dłużej, nocowała. Wszyscy moi goście nocowali w pensjonacie La Musica, który polecam na swoich stronach związanych z Savoir Vivre i na swoim blogu. Pensjonat z bontonem La Musica. I kiedyś, ja jestem zawsze bez samochodu, kiedyś ta pani mnie podjechała samochodem do mnie, zaprosiłem ją do ogrodu na kawę. No i mówię, to może skorzystam z pani obecności, z tego, że pani ma samochód, pojedziemy po zakupy. Ona mówi chętnie. No pojechaliśmy do Nałęczowie od domu, w którym zawsze się zatrzymuję, do najbliższego sklepiku małego, jest 800 metrów, a do innych sklepów 1000, półtora
1000 metrów, 1,5 kilometra. No więc zaczęliśmy podjeżdżać pod różne sklepy, rzucałem siatki na tylnie siedzenie zapełniłem i otwieram bagażnik. Sam bezczelnie otworzyłem bagażnik. No i okazało się, że do bagażnika nic nie można włożyć, bo tam były ułożone parasole w ilości koło 10, torebki w ilości koło 6, buty, duża ilość, nie liczyłem. No i prawidłowo, dama, parasol, żółta sukienka, żółty parasol, zielona sukienka, zielony parasol. Oczywiście można tutaj wymyślać tak jak z butami, prawda, bo buty powinny pasować do torebki, ale coraz częściej w eleganckim świecie pojawiają się buty dwukolorowe czy trzykolorowe, z reguły dwukolorowe, powiedzmy czarno-białe. I wtedy torebka może być albo czarna, albo biała, albo czarno-biała. I tutaj z parasolami podobnie są sukienki, które mają albo jeden kolor, albo mają kilka kolorów, czy dwa kolory. I wtedy parasol jednokolorowy będzie pasował, bo będzie pasował do jednego z kolorów, ale może być parasol dwukolorowy, który będzie jakby w tym samym kolorze co sukienka, chociaż niekoniecznie w odcieniu. I zauważmy, że w związku z tym elegancka kobieta tych parasoli powinna mieć sporo. To tak jak powiedziała Kendall Farr, jedna z najsłynniejszych na świecie stylistek, w swojej książce Twój osobisty stylista, że jeżeli kupujemy jakąś część garderoby, to nie róbmy tego w ten sposób, że po prostu ją kupujemy i już, bo wtedy kobieta ma pełną szafę torebek, butów, sukienek, spódnic, bluzek i mówi, że nie ma co na siebie włożyć, bo nic do niczego nie pasuje. No, jeżeli kupuje się sukienkę, no to muszą być do niej dobrane buty, musi być do niej dobrana torebka, musi być do niej dobrany parasol, muszą być do niej dobrane okulary, prawda? Do białej sukienki powinny być oprawy, okulary z białą oprawką, chyba że srebrne, bo pasują do wszystkiego. Także ta kultura kolorystyki, kultura takiej estetyki, no, zanika. To też jest oznaka proletaryzacji. No i teraz jak nosić parasol? Znaczy, no, jedna osoba nie ma problemu. Gorzej jest, jak są już dwie. Jeżeli są dwie, to powiedzmy może być mężczyzna i kobieta. No to wydawałoby się, że to mężczyzna niesie parasol, ale tak nie jest. Mężczyzna niesie parasol, jeżeli jest tego samego wzrostu co kobieta lub zdecydowanie wyższy. Jeżeli mężczyzna jest zdecydowanie niższy niż kobieta, to jednak kobieta powinna nieść parasol. Natomiast niesienie to są względy praktyczne i tak etykieta też to podpowiada. No i teraz, jeżeli ktoś niesie parasol i towarzyszy mu druga osoba, to powinien trzymać ten parasol w prawej ręce. Oczywiście w lewej jest trudno, nie ochroni się tej drugiej osoby przed deszczem. W związku z tym, no, ta druga osoba powinna iść po prawej stronie tej osoby niosącej parasol i tutaj zmienia się cała etykieta. No bo mężczyzna powinien tak iść, że ma po prawej stronie kobietę. No a jeżeli idzie wysoka kobieta i niski mężczyzna i idą z parasolem, no to kobieta będzie miała po prawej stronie mężczyznę, żeby no, ochronić go przed deszczem. No i teraz trzymanie parasola w taki sposób przeze mnie, powiedzmy, żebym ochronił siebie przed deszczem i ochronił tą drugą osobę przed deszczem, jest czymś wyjątkowo trudnym. To jest sztuka. I ja to testowałem na wielu szkoleniach, bo robiłem to i w szkole średniej, robiłem to i w biznesie, prawda? Czyli robiłem jeden eksperyment, prosty bardzo eksperyment. Prosiłem, powiedzmy, mężczyznę i kobietę, czy chłopaka i dziewczynę w szkole średniej o to, żeby stanęli pod parasolem. Chłopak trzymał parasol, mężczyzna, biznesmen trzymał parasol nad swoją szefową na przykład. I mówiłem, proszę tak stanąć.
i tak trzymać parasol, żeby pan ochronił swoją towarzyszkę przed deszczem i żeby pan zarazem siebie ochronił przed deszczem. No dobrze, stawali i mówiłem, proszę znieruchomić. No to stali tak nieruchomo, ja podsuwałem krzesło, wchodziłem na to krzesło i wylewałem butelkę, znaczy zaczynałem lać z plastikowej butelki tam po jakiejś wodzie mineralnej czy wprost wodę mineralną na ten parasol. Nie mogę, na ten parasol. I cóż się okazywało? Kobieta była mokra, mężczyzna był suchy. To jakiś podświadomy, egoistyczny odruch. Kolejna kwestia ważna, no to jest kwestia, idzie mężczyzna z kobietą, z damą pod parasolem i stają. Mogą stanąć, żeby porozmawiać, mogą stać na peronie, na którym nie ma daszku, czekając na pociąg, mogą stać na przystanku autobusowym, gdzie nie ma tego takiego schroniska, czy czekać na taksówkę. I stać i czekać, obojętne. No i teraz jest zasada, że jeżeli chcemy komuś okazać szacunek, komukolwiek, czy to będzie kobieta, czy to będzie mężczyzna, starszy człowiek, no to powinniśmy utrzymać dystans. Dystans to jest na dwie wyciągnięte, taki podstawowy dystans to jest na dwie wyciągnięte ręce do powitania, a trzeba też przy okazji pamiętać, że Skandynawowie mają takie jakieś kulturowe wyposażenie, że potrzebują większego dystansu, największego dystansu potrzebują Japończycy. Japończycy wpadają w panikę, kiedy za bardzo się do nich zbliżamy. Stawanie twarzą w twarz z kimś, huchanie mu czoskiem w twarz jest oznaką braku kultury. Stawanie bardzo blisko kobiety, szczególnie młodej, pięknej, czy nie młodej, ale atrakcyjnej i pięknej, no to jest oznakiem braku szacunku i może być odebrane w wielu krajach za nagabywanie, molestowanie seksualne. No więc co tu należy zrobić? Jeżeli zatrzymujemy się, jeżeli mężczyzna niesie parasol, i nad kobietą i nad sobą i zatrzymują się, żeby poczekać na taksówkę, na autobus i tak dalej, to w tym momencie, kiedy się zatrzymują, mężczyzna powinien stanąć za kobietą, trzymając parasol nad nią i nad sobą. Oczywiście tu uwaga na marginesie, jeżeli parasol jest za mały, jeżeli deszcz zacina, jeżeli deszcz jest wielki, no to po takim spacerze para powinna wyglądać w ten sposób. Kobieta jest sucha, mężczyzna w połowie mokry, prawda? Czy starsza osoba, teściowa, babcia, dziadek są, nie ma na nich kropli wody, a ten, który niósł parasol, jest w połowie mokry. To znaczy, jakby no, ofiarowujemy się, prawda? Cierpimy za. Czyli ten, ale wracając do tej sytuacji, prawda? Staje ta kobieta, ten człowiek z parasolem za tą osobą, którą ochrania. Ochrania ją przed deszczem, no niby jest blisko niej, bo to będzie w odległości 10-20 cm, ale nie twarzą w twarz, nie będzie za bardzo zbliżał się do, na przykład do jej biustu, prawda? Tylko będzie stał z tyłu i o tym trzeba pamiętać, bo wiele osób, które nie zna tych zasad, które wiele kobiet, młodych dziewcząt, które nie znają tych zasad, ale jednak zbytnie zbliżenie obcego mężczyzny, kolegi z pracy i tak dalej do kobiety z przodu powoduje, że ona zaczyna się niepokoić, że zaczyna się źle czuć, a naszym obowiązkiem jako człowieka savoir vivre, który kieruje się zasadą szlachetności i zasadą miłości bliźniego, jest to, żeby ta druga osoba, która z nami jest, miała komfort. Tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo.